Dzień dobry Państwu, witamy w programie Podlaskie Innowacje Rolnicze w obiektywie kamery. Dzisiaj naszym gościem jest członek zarządu województwa podlaskiego, pan Stefan Krajewski. Dzień dobry Panie Stefanie. Dzień dobry. A naszym tematem będą systemy jakości żywności. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, zapraszamy na krótki materiał filmowy. Systemy jakości żywności powstały, by chronić dziedzictwo kulinarne, premiować najlepsze i unikalne produkty tradycyjne i regionalne, a ich producentom umożliwić ochronę przed nieuczciwą konkurencją fałszującą żywność. Znakowanie uznanych produktów to czytelna informacja dla konsumentów na temat ich jakości i oryginalności. Systemy jakości żywności można podzielić na systemy unijne oraz krajowe. Systemy wspólnotowe to m.in. chronione oznaczenie geograficzne, chroniona nazwa pochodzenia i gwarantowana tradycyjna specjalność. Poszczególne znaki w Polsce przyznano nielicznym wybranym produktom. W tej grupie znalazł się m.in. ser koryciński swojski, pierę kaczewnik i miód z Sejneńszczyzny Łoździejszczyzny. Ten ostatni to jedyny w Polsce produkt o charakterze transgranicznym. Cały proces certyfikacji trwał około 6 lat. Wiadomo, że trzeba było się do tego przygotować, wiadomo, że trzeba było przedstawić wiele dokumentów. U nas dodatkowym takim jeszcze sprawą, która przedłużała, może troszeczkę komplikowała, ale efekt końcowy okazał się taki bardzo dobry, ponieważ my współpracowaliśmy z pszczelarzami z Litwy. Nasz ten certyfikat, nasz ten produkt jest jedynym jak na razie w Unii Europejskiej produktem transgranicznym. No i się udało, został zarejestrowany, uzyskaliśmy ten czerwony znaczek, chroniona nazwa pochodzenia. Krążą takie opinie, że on jest najtrudniejszy do uzyskania z tych trzech, dwóch niebieskich i jednego tego czerwonego, z czego jesteśmy dumni. Miód wielokwiatowy z Sejneńszczyzny Łoździejszczyzny jest wytwarzany z kilkudziesięciu charakterystycznych dla tego obszaru gatunków roślin miododajnych, m.in. z wierzb, klonów, mniszka pospolitego, maliny, kruszyny, koniczyny białej i łąkowej, komonicy, nostrzyka. Pyłki roślin uprawnych monokulturowych mogą znajdować się w miodzie wyłącznie w ilościach śladowych, dlatego pasieki muszą być oddalone o minimum 2 km od pól objętych tego typu uprawą. Ja próbowałem w swoim życiu wiele miodów wielokwiatowych, ale muszę powiedzieć, że ten nasz ma coś w sobie takiego, że jest tak bogaty w składniki, że to sprawia, że jest wyjątkowy. Po stronie polskiej zarejestrowana przez Komisję Europejską nazwa Miód z Sejneńszczyzny Łoździejszczyzny dotyczy czterech gmin powiatu sejneńskiego: Sejny, Giby, Krasnopol, Puńsk oraz pięciu gmin powiatu suwalskiego: Suwałki, Szypliszki, Jeleniewo, Rudka Tartak, Wiżajny. Po stronie litewskiej odnosi się do 12 gmin regionu Łoździeje. Unijny system jakości, unijne znaki jakości, to jest już tak, użyję takiego stwierdzenia, stwierdzenia używanego w sporcie, że to już są produkty z Ligi Mistrzów. To nie można znaleźć się przypadkiem. Daje na pewno to rozpoznawalność. Daje to, że świadomy klient, który szuka czegoś dobrego, no trafia na nas, jeśli akurat jest zainteresowany oczywiście miodem, a nie na przykład oscypkiem. Także to jest no na pewno reklama, na pewno prestiż. Myślę, że daje dużo. Małgorzata Wojtach to rozpoznawalna w Podlaskiem producentka wędlin. Jeden z wytwarzanych przez nią produktów posiada krajowy certyfikat systemu Jakość Tradycja. Certyfikat otrzymałam na Palcówkę Biebrzańską. Jest to certyfikat Jakość Tradycja. Certyfikat trwanie w ogóle całego takiego tego procesu trwało około 2 miesięcy. To jest oczywiście, wypełniało się wniosek, który później kapituła weryfikowała ten wniosek i później na podstawie mojego opisu, jaki tam był, dostaje się właśnie ten certyfikat Jakość Tradycja. Oczywiście osoby certyfikujące przyjeżdżają na kontrolę po złożeniu wniosku.
i rozpatrzeniu jego przez kapitułę otrzymywałam znak Jakość Tradycja, z którego jestem bardzo dumna, gdyż to naprawdę to jest duży prestiż i duża nagroda za to, jak produkuje swoje wędliny i że są one naturalne i dobrej jakości. Przyznany Wojtachom certyfikat to jeden z 5 uznanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi krajowych systemów jakości. Procedury jego uzyskania są w praktyce prostsze niż się wydaje. Należy dokładnie określić skład produktu, sposób wytwarzania i procedury kontroli oraz, co najtrudniejsze, udokumentować 50-letnią tradycję wytwarzania produktu. Jednak uczestnicy systemu jednoznacznie przyznają, że warto. Moim marzeniem jest, aby moje produkty wchodziły w certyfikaty unijne, certyfikaty również polskie, jak również, żeby znane były moje wędliny nie tylko w Polsce, ale również i dalej. Panie Marszałku, systemy jakości żywności. Co to właściwie jest i czemu one służą? Unia Europejska premiuje wytwarzanie żywności wysokiej jakości. Dlatego też właśnie w ramach całej wspólnoty obowiązują i europejskie, i krajowe systemy jakości po to, żeby zachęcić producentów właśnie do wytwarzania żywności wysokiej jakości. Czyli to jest to żywność tradycyjna, oznaczenia geograficzne, wysoko kwalifikowana wołowina, produkty właśnie lokalne, tradycyjne. Te wszystkie, które mają być przede wszystkim żywnością bezpieczną. Bo o zdrowej żywności możemy mówić ogólnie, ale używamy takiego pojęcia żywność bezpieczna, żywność ekologiczna. I tutaj w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można uzyskać pieniądze. To jest to zwrot kosztów poniesionych właśnie na wytworzenie takiej żywności. A rolą samorządu województwa, rolą tych wszystkich instytucji samorządowych, instytucji też administracji rządowej jest właśnie podnoszenie poziomu świadomości zarówno odbiorców, ale też producentów i wykorzystanie tych środków właśnie ogólnodostępnych. Nam zależy na tym, żeby ta żywność tradycyjna, żywność regionalna była premiowana, była chętnie kupowana i temu też służą różnego rodzaju konkursy, które są organizowane w naszym województwie. Docieramy do producentów, zachęcamy ich, żeby właśnie taką żywność, oprócz tej żywności, która jest taką żywnością już wielkotowarowo, wielkoprzemysłowo czasem, tworzyć właśnie żywność tą tradycyjną, ekologiczną. Nasuwa mi się w takim razie jeszcze jedno pytanie. Jak ja jako konsument mogę rozpoznać taki produkt? Czy on jest w jakiś specyficzny sposób oznaczony? Tak, te produkty, które są zarejestrowane, są w bazie, one posiadają odpowiednie oznakowanie i tych produktów można szukać w różnego rodzaju sklepach, marketach, ale też bezpośrednio u producentów, którzy coraz chętniej właśnie tym logiem się posługują i też prowadzą sprzedaż u siebie właśnie na miejscu. Panie Marszałku, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do studia. Dziękuję również Państwu. Naszym gościem był członek Zarządu Województwa Podlaskiego, pan Stefan Krajewski. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.